Witam Was, moi drodzy, serdecznie w 17 odcinku z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od zera do milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania właśnie kolejnego odcinka, w którym leveluję, w którym awansuję. O, jest, właśnie, tym akcentem pozytywnym zaczynamy. Bardzo fajna sprawa, 4% eksploracji mapy. Wiem, że cieszę się jak dziecko, ale pamiętajcie, że zaczynaliśmy od zero, więc niedawno to było poniżej, było 0,5. Potem no to rośnie, no dlatego właśnie, że odkrywamy kolejne miejsca, po których nie jechaliśmy, przynajmniej staramy się. Dziś chciałbym, no myślę, że wbić ten 12 level i jest to myślę, że wykonalne, żeby te 1000 expa dostać, jeżeli oczywiście nie będzie jakichś uszkodzeń innych rzeczy po drodze. Czyli zdolności byśmy sobie, myślę, że na delikatny ładunek tutaj wypracowali. Raczej nie chcę tego długodystansowca, ale to też wam tłumaczyłem. To jakby zauważyłem, że jest sens jak najbardziej. To też widzicie w tej serii, dlaczego to levelowanie mi idzie tak wolno. No bo tego długodystansowca dosyć wolno levelowaliśmy. To był celowy zabieg, bo chciałem wam to w praktyce po prostu pokazać. I widzicie to czarno na białym. Natomiast ja nie chcę na fulla dawać długodystansowca, bo to są no, trasy ogromne. Na pewno do nich dojdziemy, natomiast zobaczymy. Tak, kredytu chyba nie spłaciłem, jeśli dobrze pamiętam. Miałem w tym odcinku podjąć decyzję, co robimy. No to też zależy, ile na zleceniu zarobimy, bo powiem wam tak, żeby jakby nie tracić, spłaćmy ten kredyt, a wziąć go można zawsze ponownie. O! Tak zróbmy, widzowie. Kredyt spłacony, zrobimy trasę, w międzyczasie coś tam pracownicy zarobią, jak będzie trzeba, to i weźmiemy kredyt. Jak widzicie, zakupić garażu nie mogę, bo będę musiał go kupić stacjonarnie i tym będziemy się poniekąd kierowali, moi drodzy, przy tym kursie. I to będzie bardziej na koniec odcinka jednak temat, natomiast mieliśmy zajrzeć również do kierowców, bo tutaj trzeba do nich zerknąć. O, proszę bardzo. Scarlett jeszcze jednego śmiało długodystansowca może zrobić. No, Umberto myślę, że mógłby ładunek o wysokiej wartości. Już chociaż jeden wyrobić, no tutaj ten pan, to jeszcze z jednego długodystansowca, tutaj długodystansowiec, tutaj też. Także tak widzicie, staram się tych kierowców tutaj fajnie levelować, żeby też mieli fajne trasy. Dobra, czyli kierowcy jeżdżą, no ale raczej jeżdżą, ale możemy zobaczyć w ciężarówkach na wszelki wypadek. Nie ma żadnego tutaj nic na czerwono. Tutaj Umma ma chyba przerwę, nie? Jeżeli dobrze widzę. Ale jeździ. Ktoś tutaj nam z, moi drodzy, z pracowników, mieliśmy to też zobaczyć. No bo my to wszystko śledzimy, nie? Widzowie, my to wszystko śledzimy, dlatego też nie zawsze jest tylko trasa, ale są właśnie przeglądy. Zobaczcie, pani Scarlett, bardzo fajna pani, ani razu nas na straty nie naraziła, podoba mi się. No, Umberto miał dwa kursy, ale powiedzmy, że dwa razy po 2000. Generalnie coraz lepiej Umberto zarabia. Któryś tu z innych panów. Jeżeli któryś by miał dużo minusów, no to wiadomo, żebyśmy temu kierowcy podziękowali. Ale z tego, co widzę, no ten ma tylko trzy. Trzy kursy ma, które no nie zarobiły, robi krótkie trasy, no ale też trudno, żeby robił dłuższe, skoro nie ma jeszcze długodystansowca, także nie można od niego wymagać. Pani Umma, jakkolwiek to się czyta, też tam dwa razy, więc powiedzmy, że jest to w granicach, moi drodzy, błędu. My mamy garaż właśnie w Berlinie, mamy w Poznaniu, więc jeśli chciałbym na mapie garaż kupować, no to gdzieś zupełnie rozrzucony, ale to zobaczymy od trasy, bo właśnie, moi drodzy, ja bym chciał zrobić trasę o przez Francję do, tylko to jest ile? To jest 1400 km. Nie wiem, a jeszcze Iveco. Znaczy wiecie, no przemęczyłbym się, wiadomo. Tutaj jest Renówka, tutaj jest znowu Iveco. Niekoniecznie bym chciał, moi drodzy. Nawet nie musi być taka, byle 850 km przekroczyć. Ostatnio z Węgier jechaliśmy, aczkolwiek jechaliśmy do Włoch, czyli jechaliśmy jakoś tak tu. Ale ostatnio jechaliśmy z Węgier, to nie wiem, czy chciałbym. Tu do Wielkiej Brytanii też nie do końca. Bardziej bym może patrzył, o, a spychacz, ale to jechaliśmy, więc nie chcę tej trasy powielać. Skutery były ostatnio.
Zresztą za krótka trasa. O, lokomotywę byśmy mogli wieść, widzowie, przez Szwecję, z Finlandii. Myślę, że ten kurs byśmy wzięli. Ma on więcej niż 850 km, bo ja nie chciałem takiej długiej trasy. Nie chciałem trasy, moi drodzy, na 1100 km, więc myślę, że to będzie ok. I jeśli byśmy mieli ewentualnie garaż kupić, to tutaj na przykład będziemy przejeżdżali przez jakieś miasto, chyba przez Sztokholm. To możliwe, że w Sztokholmie bym kupił ten garaż. Bym tam zahaczył, znak zapytania odkrył, podjechał, zobaczył. Czyli lokomotywę możemy wieźć, bo myślę, że słuchajcie, nic tutaj ciekawszego nie mamy. Tu jest jeszcze jakiś spychacz ewentualnie, jako ciężki ładunek. No ale to już patrzyliśmy. Tu jest Budapeszt, Frankfurt, to jest jakieś zbiorniki. Także myślę, moi drodzy, że myślę, że osie lokomotywy, ale jest to niestety tylko ładunek o wysokiej wartości, nie jest to delikatny ładunek, no ale trudno się mówi, widzowie. Także lecimy. Ten spychacz mnie tu też kusi, ale okej. W Szwecji jeszcze nie byliśmy, także przyjmij zlecenie. Bez większego, słuchajcie, tutaj zastanawiania się. Zwiedzamy, jak tam Szwecja wygląda na promocie, bo chyba jej jeszcze za bardzo nie obserwowałem. Jejku, jak to zawsze, słuchajcie, brzydko wszystko. Mi to jakby zawsze, słuchajcie, jak zaczynam grę, to jest tak brzydko. W ogóle tutaj jest, widzę minus, widzowie. Widzę spory minus, widzę, słuchajcie. I tak, oczywiście musimy od razu włączyć światła, bo ostatnio dostałem mandat za brak świateł. Nie, lusterko nam jedno wystarczy. GPS-ka chciałbym sobie mieć. O, tu możemy jeszcze coś odkryć. Tylko to jest, moi drodzy, czekajcie, gdzie to jest? Tam i w lewo, tam. No to podjedziemy. No zostajcie, jakby to powiedzieć, idziemy, widzowie, za darmochę. A, muzyczka dla widza, mam ściągane piosenki, także jest sporo, widzowie, piosenek pościąganych. Żebyście mieli tam jakąś muzyczkę w tle. A dzisiaj dla odmiany sobie trochę pogadam. Powiem wam tak, dziwnie się czuję w tym DAF-ie, chociaż jakby sam DAF mi tutaj nie przeszkadza, nie? O, ale jedzie nawet całkiem. Tylko wiecie co? Troszkę dziwnie się czuję w tym DAF-ie z tym lusterkiem. To znaczy, ja miałem takiego swojego mana jednego, który właśnie tak wiem, Iwona, jadę odkryć znak zapytania. Chyba to będzie dealer ciężarówek niestety, ale już podjedziemy. Słuchajcie, moi drodzy, bo jakby takie dziwne uczucie, miałem swojego mana, w którym tak zamontowałem lusterka. Znaczy na poprzednim koncie, rzecz jasna. I no powiem wam, że takie dziwne uczucie. Ja jakoś tak jestem za... Można powiedzieć, starej daty jestem zakodowany, mam, że nie wiem, jak wy macie, możecie podzielić się w komentarzach, natomiast dla mnie no lusterko powinno być na drzwiach, nie? Ono musi być na zewnątrz. A, Iveco, dobra, no trudno. Wiecie, zawsze była szansa, nie? No tak, już Iwonka, zawracamy. Zawsze, moi drodzy, była szansa, że nie, że mogła to być agencja pracy, chociaż szczerze, rzadko kiedy agencja pracy jest koło mechanika, zazwyczaj no to jednak to są... Wow! Ale refleks. Już by był mandat, widzowie, już by był mandat. No zazwyczaj, no słuchajcie, koło mechaników, jak macie znak zapytania, no to jest więcej jak pewne, że będzie to dealer ciężarówek. Przygotuj się do skrytu. Ale dobra. Wziąłem specjalnie taką trasę, nie do końca długą. No! No zajebiście. A czemu 7% uszkodzeń? Ej, nie wierzę, słuchajcie. Wjechałem w radiowóz nieoznakowany. Ja w policję wjechałem. Widzowie! Ja wjechałem w policję. Ja pierdzielę. To trzeba mieć szczęście, nie? Znaczy w sumie to oni trochę we mnie wjechali. No jedźcie, gałgany. To troszeczkę to oni we mnie wjechali, nie? No ale co zrobisz? No co zrobisz? Jak nic. O, tam fajne drzwi mamy. Takie zobaczcie. Trochę jak w pociągu się czuję. Drzwi z szybą. Takich jeszcze drzwi nie widziałem. Dobra, jedziemy, widzowie. Nie, no to ładny początek odcinka, słuchajcie. Chciałem właśnie powiedzieć, że mam nadzieję, że nie dostanę mandatu, a tu cyk, policja we mnie wjeżdża. Iu, iu, iu.
Dobra, tutaj będzie agencja pracy, widzowie. Tutaj jest znak zapytania, także od razu wam powiem, że pamiętajcie, że te szybkie zlecenia, no my jeździmy na koszt pracodawcy, to on płaci za paliwo, więc oczywiście wydłuża to czas kursu minimalnie. Mamy 17, więc też pewnie niedługo pójdziemy spać. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Ale skręcimy, zakręcimy tutaj, żeby odkryć ten znak zapytania. Jedź prosto. Coś ten DAF mi, kurde, jakoś tak dziwnie mi się jedzie tym DAFem, w sensie on tak zapieprza. Mam takie wrażenie przynajmniej jakieś, że on tak szybko jedzie. I tu sobie zawrócimy. No, widzicie? O to mnie, moi drodzy kochani widzowie, chodziło. Oby mnie już żadna policja nie rozjechała. Jakby ktoś się dziwił, to cały czas ja to powtarzam, dlaczego tak robię z tymi agencjami pracy. To jest tak, że im więcej, jeżeli no wiecie, no macie przy okazji, no to już naprawdę, widzicie, to był milimetr. Takie skręcenie dosłownie na chwilę. A, bo tu światło są. Jeżeli tylko odbiłem, żeby znak zapytania odkryć, no to nie jest jakiś problem. A im więcej tych agencji pracy odkryjecie, no tym lepiej, bo macie więcej kierowców, których chcecie zatrudnić. I przede wszystkim, no ci kierowcy są jakby lepiej, nazwijmy to, wykształceni, tak? Więc jeżeli nie chcecie ciągle, bo na początku wiecie, jaki jest problem. Widzieliście zresztą na serii, moi drodzy. Pierwsze zatrudnienie pracowników, no to było takie, że po prostu no oni tam mieli po zero długodystansowca, co też oczywiście na całą trasę się no niezbyt dobrze przekłada. Na ich zarobki oczywiście, bo tu chodzi o zarobki pracowników. A skoro chcielibyśmy być może w tym odcinku już zatrudnić kolejnych pracowników, no to te agencje pracy będą nam potrzebne. Jadę spokojnie już, widzowie, już nie wariuję. Skręć w prawo. Dobra, bo jeszcze mi mandat dadzą. Trudno. Udało mi się na ręcznym, słuchajcie, zahamować. Będziemy troszkę też zwiedzali, przy czym no mamy 17.20, no to myślę, że o tej 20 pójdziemy spać. Nie patrzyłem, ale mogę zrobić to teraz. A, 33 godziny mamy do celu. Już myślałem, że na autobus we mnie wjedzie. 33 godziny do celu, a 21 godzin cała trasa, czyli widzowie, to nie jest tak hop-siup wszystko. Czyli tak naprawdę, jeżeli bym się mocno sprężył, czyli depnął, to dwa razy się prześpimy po te 6 godzin. Natomiast jak się nie sprężę, no to tylko raz. Teraz widzicie. Czyli deptamy, widzowie. Tam, gdzie się da, to deptamy. Przetestujemy DAFa. W sumie chyba takim DAFem jeszcze... A w ogóle jak on wygląda na zewnątrz? Taki nowy. I tutaj są te drzwi, widzicie? Fajna sprawa, bo już zaraz coś przydzwonię, nie? Ja nie mogę, widzowie. Ja muszę w środku jechać tam. Ja nie mogę się bawić w jakieś kamery, bo to potem się źle kończy, nie? Sami widzieliście, no. Też widzę, że wam to nie przeszkadza, nie? Nie ma to dla was jakiejś większej różnicy, że jadę cały czas w środku. Nie nudzi was, bardzo mi miło, widzowie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Depniemy sobie troszkę tym DAFem, żeby zobaczymy, bo tutaj nas goni czas, widzowie, tak naprawdę. Oj. Już przeczuwam, że ktoś mnie tutaj będzie wyjeżdżał. No, to dobrze przeczuwam. Także musimy sobie depnąć na początku, bo czas nas goni. A chciałbym w miarę możliwości dwa razy się przespać. Tylko będę musiał ten czas niestety kontrolować. A my wyjechaliśmy z Finlandii. I jedziemy gdzieś tam do Szwecji albo do Danii. To nawet nie wiem, czy to przypadkiem już nie będzie zahaczało o Danię. Nawet nie zwróciłem uwagi, słuchajcie, na przybraniu zlecenia. To ja tak jestem, nie? Biorę zlecenie i do końca nie patrzę, gdzie jadę. Ale patrzyłem po GPS-ie tylko, żeby była nowa mapa, żeby po prostu coś nowego odkryć. Nie, no DAFik taki spoko, tylko mówię, tak te lusterka nie do końca mi odpowiadają. Jakoś wolę te lusterko już z tego moda, które mam z prawej strony.
Takie dziwne uczucie, że tak cała, ale fajnie. Z drugiej strony jest jakieś te, jakoś fajnie, że tak cała kabina. Tylko trochę mnie te drzwi tam rozpraszają z tą szybą na dole, tak cały czas patrzę, co mi tam miga kątem oka. Troszeczkę widzowie od początku przygrzejemy, dlatego że i tak zaraz pójdziemy spać i oczywiście zatankować się, tak? Bo widz napisał w komentarzu, że najlepiej się tankować i iść spać. Zawsze tak robię, moi drodzy, ja zawsze tak robię. Jeśli już muszę, no chyba, że jest no, sytuacja taka, że no, no, no miałoby mi tego paliwa nie starczyć, wiadomo, no to z paliwem to... Tak, a jeżeli z kolei mam paliwo, no to się nie tankuje, no ale generalnie, no ja staram się to w miarę zawsze łączyć. No, za jednym zamachem dwie pieczenie na jednym ogniu i wiecie, nie ma... Nie tracimy czasu, bo takie też zatrzymanie się... Nawet do zatankowania, no to zlatuje trochę tego czasu, nie? Dobra, zwolnię, bo jeszcze mandat zaraz mi dadzą. Nie stać nas, widzowie, na mandaty, nie? I tak już dzisiaj w policję na początek wjechałem. Chyba shorta będę musiał z tego zrobić. Przydzwoniłem w policjantów. Dobra, ile mamy czasu? Chociaż tutaj w Finlandii chyba jest dłużej jasno, jeśli dobrze pamiętam. Tam na północy się później ciemno robi. Coś takiego było, nie? Nawet pamiętam, jak jeszcze na poprzednim koncie jechałem, to chyba nawet całą noc było jasno, bo jest coś takiego na przykład w Szwecji często, że są te białe noce, to się chyba nazywa, że całą noc jest... Że całą noc jest jasno i ludzie, słuchajcie, to jest najlepsze, ludzie nie mogą spać w nocy, no bo jest jasno za oknem, nie? W sumie to wam powiem szczerze przerąbane. Trzeba by jakoś roletami się... Skręć w prawo. Ale dynamiczny wjazd był na ustąp pierwszeństwa, słuchajcie. Dynamicznie, konkretnie. O, fajne lasy. Zobaczcie, jaki ładny... A takie od lokomotywy części wieziemy. Dlatego to nie... Ja myślałem, że będziemy całą lokomotywę. Ty, gagatku, gdzie ty mnie wyprzedzasz? Po co ty mnie wyprzedzasz? Ja zaraz będę ciebie... No i wyprzedza mnie i hamuje mi przed gębą. Ale ham. Czy wy to widzieliście? Tym golfem. Jadę sobie spokojnie, gościu mnie tu wyprzedza i mi jeszcze hamuje. Jak go trąbnę zaraz. Myślę, czy w następnym odcinku sobie nie zwiększyć trochę ruchu na ulicy. Będzie może ciekawie, chociaż tutaj też jest widać spory ruch. Bo nie można powiedzieć, że nie, ale zastanawiam się, czy sobie właśnie nie zrobić takiego odcinka znowuż z większym ruchem, żeby było takie, taki challenge troszeczkę. Tyle, ile się da, to słuchajcie, postaram się depnąć, bo ten czas nas trochę naprawdę goni. Tutaj jest kwestia półtorej godziny, które jesteśmy w stanie nadrobić na takiej trasie. I te półtorej godziny waży o tym, czy my się prześpimy dwa razy, czy tylko raz. Więc myślę, że rozumiecie, że gra jest warta świeczki, tym bardziej, że chcemy, aby pracownicy w tym czasie zarabiali. Może się okazać tak, że po prostu weźmiemy kredyt, za który kupimy garaż, a za to, co mamy jakby teraz zarobione i co zarobimy, to kupimy ciężarówki. Pewnie używane znowuż dla pracowników, jeżeli będzie fajna oferta. Tylko też to, co powtarzałem w tym odcinku odnośnie używanych ciężarówek, czy jaką ciężarówkę kupić. Widzowie, no nie sugerujcie się tym, sugerujcie się po prostu tylko i wyłącznie na jakiś tam czas nagrania, bo czasem pamiętajcie, że aktualizacja może wszystko zmienić, nie? I to się już tyle razy, odkąd ja w tym Eurotracku jestem, zmieniało, tyle razy odcinki nagrywałem, że potem było inaczej, także tutaj akurat na tą kwestię z ciężarówkami używanymi, i z nowymi ciężarówkami, no niestety ma wpływ aktualizacja. My, moi drodzy, tutaj pamiętam, że do Sztokholmu bym wjechał najchętniej i tam sobie zobaczył garaż, jeżeli już bym chciał kupować, a myślę, że im szybciej, powiem wam szczerze, ten garaż kupimy, tym lepiej, bo tu też nie ma, a tam co taki korek na autostradzie na dole, co tam się dzieje.
Także im szybciej, słuchajcie, to zrobimy, tym lepiej, myślę. Bo to też jest... A, bo to nie, nie... To jest po prostu zwężenie drogi. Okej. Okay. Nie, że korek, tylko... No, fajnie zrobione tutaj. To jest jeszcze chyba Finlandia. No jery! Czemu ja mam takiego... Czemu ja mam, widzowie, takiego pecha, nie? Z tymi... O! Części lokomotywy, słuchajcie, wieziemy. Z tymi światłami. Zobaczcie, co kawałek światła, nie? Tam już też jest czerwone, to jak tylko się zielone zapali, to lecimy, a jak nie, no to będziemy musieli hamować. Światło na świetle. Zobaczcie, kolejne światła. Dobra, jest, zielone, lecimy. Jedź prosto. Chyba prawej strony się muszę trzymać. To jeszcze Sztokholm nie jest? Jeszcze nie. Myślę, że Sztokholm będzie oznaczony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Także jak będzie Sztokholm oznaczony, to... Zjedź w prawo. To do niego jak najbardziej zalecimy, żeby pomyśleć z tym garażem. Nie... Nie pamiętam też, słuchajcie, ceny, za ile się kupuje garaż, ale to znów wynika z tego, że to też się troszkę zmieniało przez różne update'y, ale na ten moment wiemy, że najbardziej się opłaca na początku, jak nie macie kasy, kupić ten garaż na 3 i go uzupełnić, znaczy uzupełnić, ulepszyć na 5. Bo to jest dokładnie ta sama cena, co byście piątkę kupowali od razu. Mówimy o liczbę miejsc, a no wiadomo, no ja na początku, no nie będę miał teraz, nie mam 1 200 000, żeby 5 miejsc kupić w garażu. Chyba tyle kosztował. Dlatego robię to w taki sposób, nie? Robię to w sposób, wiecie... Poza tym to też nie jest tak, że sobie bym kupił na 5, bo musiałbym 5 ciężarówek kupić, no bo wiadomo, że jeśli już kupię... Jeśli już płacę za te miejsca w garażu, no to wiadomo, że fajnie by było jednak skręć w lewo. Mieć te ciężarówki, więc... Dobra. Ten GPS mnie tak jakoś dziwnie prowadzi. Ja mam wrażenie, że muszę tam jechać, za tą barykadą. W sensie tu. A tu mnie intuicja prowadzi, a GPS trochę inaczej mnie prowadzi. Teraz zobaczymy, kto miał rację. No chyba jednak GPS. Co, tam do góry mam jechać? Czy tu jest jakiś... Nie, no tu górą chyba, nie? Dobra, chyba... O, tak, dobra, taki jest zjazd. Fajnie to zrobili, no. Dobra, już się odnalazłem. No tak, bo musimy z tej Finlandii promem przepłynąć. Ojej, tylko gdzie ja miałem płynąć? No tutaj miałem płynąć, nie? A to drugie? Aha, że to na wyspy, a wyspy mamy przepłynąć. No nie, no na wyspy nie. Na wyspy wiem, że nie płyniemy. My mamy płynąć... W porządku, znajdziemy inną trasę. A, i teraz... Ale długo płynęliśmy, widzowie, bo ja nie wziąłem pod uwagę... Kurczę, widzowie, ja nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy. Jedź prosto. Wiecie, czego nie wziąłem pod uwagę? 21 godzin. 21 godzin. A tu jest 9 godzin, czyli dobra, dwa razy byśmy się mogli przespać, czyli chyba... Właśnie nie wiem, jak to jest. Teraz troszkę zgłupiałem. Nie wziąłem pod uwagę, że przecież czas przepływu... Zobaczcie, ile nam zleciało czasu na tym promie, nie? Tego w ogóle nie liczyłem. Ale dobrze, teraz pada deszcz, to też się zastanowię, czy przypadkiem nie przespać się. Ale to zobaczymy, wiecie co, Szwecję, no już chyba jesteśmy w Szwecji. Zobaczymy ten Sztokholm.
Skręć w prawo. Zobaczymy, moi drodzy, ten Sztokholm, bo cały czas się zastanawiam, czy... Dobra, gościu, skręca, okej. Okay. Zobaczymy, słuchajcie, ten Sztokholm, bo tak nie jestem teraz tutaj za bardzo zdecydowany, ale no w tym deszczu jechać, znaczy wiecie, no warunki są fajne, tylko dla was jest to może mniej, mi to tam, wiecie, w śniegu jeździłem, no w każdych warunkach trzeba umieć jeździć. Mi tam ten deszcz nie robi, jak nie zapierdzielam jakoś mocno. Tylko tak czy siak będzie trzeba o tym śnie pomyśleć, tym bardziej, że paliwa na pewno nam nie starczy na te 600 km. Więc ja bym chętnie gdzieś przy Sztokholmie się przekimał, zatankował i ten deszcz sobie dzięki temu też przesuniemy. No, ale tutaj też jest fajnie na promocie to. Jest to, widzowie, fajnie zrobione. Ue! A już myślałem, że zjeżdża z tego kurde ronda, gościu. By mi autobus przydzwonił o mało. No, to będzie taka. Myślę, że dosyć krótka trasa. Chociaż jak jedziemy takimi też landówkami, to wiadomo, że tutaj się wiele nie depnie, ale jest szansa, tylko nie, no jeden prom mieliśmy tylko mieć. Także jest, widzowie, szansa, że dwa razy się uda przekimać. Natomiast tak, jeżeli mamy piątą, właściwie już szóstą, no to o 12, no dobra, a to w południe byśmy zaczęli jechać. To myślę, że mogę się przespać. Tylko oczywiście musiałbym mieć odpowiednie miejsce do przekimania. Dalej, co to za ograniczenia prędkości? O, jest 110. Też w tym deszczu to już nie liczcie na to, że 130 pojadę, bo to też bywa niebezpieczne, a pamiętajcie, że no nie stać mnie, widzowie, na kary. Chociaż jedno zlecenie chyba mam znośnie, jeśli to musimy zobaczyć w tych statystykach. Większość zleceń jednak mam doskonale, nie? Większość zleceń jest doskonale, więc spoko. Tam chyba kar jakiś nie było za uszkodzenia. Jedno chyba tylko było to, co było znośnie i tam była troszkę kara jakaś. O. Blisko. Jadę na luzie, widzowie, pierdziele. 80 to już wystarczy przy takiej ulewie. Czyli tak, połowę trasy w zasadzie już zrobiliśmy, tak plus minus, znaczy to nie... O, przestało padać, bo w tunelu jesteśmy, fajnie. Nie no, fajne te trasy, powiem wam. Naprawdę na tym promocie ta Szwecja wygląda. Dobra, chyba do Sztokholmu gdzieś się zbliżamy. Intuicja mi tak, widzowie, podpowiada, że Sztokholm nas wita. Więc będzie trzeba szukać na mapie znaku zapytania. W sensie mam na myśli... Znaczy nie znaku zapytania, z tej ikonki domku. Teraz znak zapytania to już... przy okazji, ale bardziej domek, bo tu podejmiemy decyzję, czy kupujemy. No możemy w Sztokholmie kupić w zasadzie, nie? Bo pamiętajcie, że w Szwecji można potem tym pracownikom dać te podwójne naczepy. Naczepo przyczepę, nie wiem, czy naczepa z przyczepą, nie wiem, jak to się nazywa. O, ktoś coś zarobił, ale nie doczytałem. Ale widzę, że kasy przybyło. Teraz nam też, słuchajcie, rata kredytu spadnie na tylko 20 tysięcy.
25, a nie 40, także dlatego też na tą trasę ten kredyt spłaciłem. Dobra. Lewej, a nie prawej? No dobra, Iwona, no jak tak uważasz, to czekajcie, lewa to jest tu. Ej, gościu, dalej, bo ja jadę. No, no trudno, pojadę po zebrze. By to się źle nie skończyło. Gościu musiał drogę zajechać. Dobra, ale o jest, Sztokholm. Dobra, widzowie, czyli będziemy mieli misję wjechać na Sztokholm. Mimo oczywiście naszego GPS-u będzie trzeba wjechać na Sztokholm, a na Sztokholm musimy jechać jednak w prawo. Z tego co widzę, teraz chwilowo muszę na GPS-a tak nie patrzeć, tylko samemu. Odkryjemy ten znak zapytania przy okazji i zastanowimy się... Ale tam mieliśmy... Wiem, Iwona, kurde, marudo. Jak ona mi marudzi. Przecież ja wiem o tym. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Ale się na rondo wpierniczyłem. Skręć w prawo. Dobrze, Iwonka, ty mówisz prawo, ja jadę w lewo. Nie. Słuchajcie, no nie mogę być taki Iwonie posłuszny i ciągle robić to, co ona mi każe, bo ktoś jeszcze z was napisze, że jakiś pantofel widzowie jestem, prawda? Więc ja tu muszę mieć swoje zdanie. Na rondzie. O. Przy okazji, widzowie, ale to wiecie co? A dobra, jedźmy tędy i w lewo skręcimy. Obliczanie nowej trasy. Chodzi mi tutaj o ten znak zapytania i przy okazji podjedziemy... Na szczęście nie dostałem mandatu. Słuchajcie, przy okazji oczywiście odkryjemy ten znak zapytania i tam jest oczywiście ten domek. I nie wiem, czy przypadkiem wracając nie zahaczymy tutaj o miejsce do spania, aczkolwiek wolałbym mieć od razu stację benzynową, bo paliwo potrzebne, także raczej na trasie będziemy sobie spanie robili. Raczej nie chciałbym inaczej. Widzicie, dzisiaj dużo tutaj za odkrywce robię, nie? Trasa przy okazji, tylko to też jakby wiadomo, że my na tym czas tracimy, widzowie. Jakiś potencjalny, o, odkryłeś agencję pracy. No, o to mi też chodziło, natomiast bardziej mi chodziło o to, żeby zobaczyć z tym zakupem garażu i się zastanowić, jaka to jest cena i czy nas, widzowie, na to stać. No, to jest teraz podstawa, bo to trzeba, jak widzicie, podjechać. Uuu, 834, czyli słuchajcie, jak ja nawet wezmę kredyt 400 tysięcy, to na ten moment mi nie starczy na garaż. Czyli słuchajcie, a gdzie jeszcze ciężarówki? Czyli już wiemy, widzowie, niestety. Już jest decyzja pewna, że garaż kupimy w następnym odcinku. Teraz trzeba po prostu zarobić. Także tutaj już macie odpowiedź pewną. Czemu to tak słabo hamuje, kurde? Tak wiem, bolą oczy. Tak zawsze z Krystiana się śmiałem, jak tak zawracał dziwnie. Dobra, widzowie, no nic tu nie zrobimy. Nic tu nie zrobimy, przynajmniej, bo jakby nie, ja nie pamiętałem, znaczy kojarzyła mi się ta kwota, nie? Ale też do końca nie pamiętałem. Dobra, no to musisz tam olać tego dealera ciężarówek. Słuchajcie, to szukamy stacji benzynowej w takim razie. Się przekimamy, żeby w tym deszczu nie jechać. Tu nie ma opcji, to w ogóle dla mnie to jest bez sensu. No już wam tłumaczę dlaczego, no bo jaki jest sens w tym momencie kupować garaż za całą kasę, którą mamy, skoro i tak ciężarówki muszą poczekać, a wiadomo, że rata kredytu kosztuje. I o to mi, widzowie, chodzi, że ja już wolę jakby kupić to za jednym zamachem, tak, czyli kupić garaż, kupić ciężarówki, żeby to już na siebie zarabiało. Czyli tutaj tak docelowo 800 tysięcy plus chociaż dwie ciężarówki, chociaż dwie. No to ten 1 200 000, żeby z kredytem było. Czyli na koncie byśmy musieli mieć z 800 tysięcy.
Nie? Na koncie musimy mieć 800 koła, no ta trasa tam wiele nam nie da cudów, niestety. Gościu, jadę. Także ta trasa nam tu cudów nie da, niestety. No dobra. Szukamy miejsca do spania. Go, go, go! Lecimy. Dobra, tam bez migacza. Chociaż przestaje padać teraz, widzicie, się zastanawiam, czy na pewno jest sens iść spać. Skoro widzę, że się rozjaśnia i zaraz pewnie nie będzie padać, ale i tak trzeba zatankować. Ciężki wybór teraz. Ja i tak bym się chętnie przekimał, żeby, wiecie, pracownicy troszkę kasy zarobili, ale mam ciężki wybór teraz. Mamy 7, no właściwie 8 godzin do celu i ciekawe, ile nam w zleceniu zostało, więc zróbmy tak, zjedziemy na stację i czy przekimamy się, to będzie trzeba przeliczyć, bo jeśli ja się teraz prześpię, przykładowo jest 8 rano, tak, no i z 8 nam się zrobi 14, no ale to będę w stanie raczej dojechać. I tak przed wieczorem. Ojej! Zagapiłem się na to, że pani Umma zarobiła i prawie bym przedzwonił przy policjantach tą lawetę, nie? Zacząłem się patrzeć, ile Umma zarobiła kasy, czemu tak mało, a tutaj gościu mi hamuje. To i tak, słuchajcie, jak jeden sen sobie zaliczymy, to i tak przed nocą dotrzemy. Zresztą jakbyśmy tam pół godziny jechali po ciemku, to też się przecież nic nie stanie. No, drogi widzu, to też ma swoje uroki, prawda, jazda nocna. Zresztą jeżeli wy chcielibyście, żebym jeden odcinek nagrał taki z jazdy nocnej, to też śmiało napiszcie w komentarzu. Bo ja to tylko dla was robię. No zobaczcie, no tych widoków wszystkich, które tu mamy, pięknych. Byście nie zobaczyli po nocy, to tylko jakby o to chodzi, nie? Że jeżeli zwiedzamy na promocie, no to wydaje mi się ta jazda nocna bez sensu. Dobra, zjedziemy i tak na stację, bo widzę, że mamy zaraz stację i tak trzeba zatankować. I myślę, że się prześpimy raz. Bo tak, żeby nam ten deszcz i tak przeszedł. Raz się, moi drodzy, prześpimy. A i tak do nocy dojedziemy. Przed nocą zdążymy, jak śpiewali Czterej Pancerni. Już wystarczy, nie? Tej jazdy w deszczu. No jechać, jechać. Rura, a nie tam się wleczacie 70-ką. Dobra, już widać na horyzoncie stację. Ja na luzie ich doganiam, ja nie wiem, jak oni jadą, nie? To cię ruch jak w Paryżu na wsi, nie? Dobra, zajeżdżamy zatankować, przespać się. Przeliczam trasę. Szukam... Nawet fajny wjazd na stację. Taki pierwszy raz coś takiego widzę. Ale tam... Fajnie w tej Szwecji to, jeżeli tak jest oczywiście, bo tego nie wiemy, czy tak to już jak ktoś wjechał z was przez Szwecję, to się może wypowiedzieć, ale tak fajnie to zrobione. Dobra, to czekajcie, gdzie tu jest wjazd na tankowanie? Tam chyba. To jest parking do osobówek. No ale weź tu wjedź i zatankuj teraz, kurde. Tego nie przemyśleli trochę z tymi ławkami. Obliczanie nowej trasy. Nic, będę musiał chyba wycofać, no bo tutaj na pewno nie, tam jeszcze samochód stoi, przecież tutaj nie jest ta stacja dla ciężarówek, widzowie. To widzę, zobaczcie, no Shell fajny, no ale on nie jest do ciężarówek, jak ja tu mam teraz manewrować? Będę musiał cofnąć. Nie? No bo tak mi się wydaje, no tam raczej w życiu się nie zagniemy, no bo jest i Volvo, i słup. To jedyne, słuchajcie, co my możemy zrobić, to... Tutaj cofnąć i na parking.
Dobrze, dobrze, że koszty paliwa pokrywa pracodawca, aż mi się teraz... Czekajcie, do przodu. Manewry jakieś, kurde. I słońce zaczęło świecić, aż powiem wam, że szkoda teraz iść spać. Natomiast my i tak o 15 będziemy na celu, a jest... 16 będziemy w celu. A jest tam powiedzmy 9, więc ja myślę, że jak się kimniemy tą chwilę, to się nic nie stanie. Najwyżej przygrzejemy trochę. Niby zmęczony nie jestem według oka. Oko nawet się nie zaczerwieniło, ale... Tak się kimniemy, widzowie. To głównie chodzi o to, wiecie, ja... O, i zobaczcie, już mi ktoś tam coś zarobił i to... Drugi kierowca, o, Scarlett poziom osiągnęła. Widzicie, w tym czasie Scarlett, no i oczywiście spaliśmy, no to kredyt, ale już jest 26 tysięcy, a nie 40, także fajnie. Scarlett coś tam zarobiła, chociaż, aha, bo nam ubyło, czyli Scarlett tyle zarobiła, co nam na ratę wzięło, dobrze. I teraz co, przyjazd 22, no to tak widzicie, myślę, że w miarę spoko, nie? Przeliczam trasę. Nie ma tragedii. Już nie będę jeszcze raz kimał, bo to już bez sensu, chociaż powiem wam, że jest jakaś opcja, żeby na miejscu dostawy się przekimać. Przed miejscem dostawy, jakby był parking. Bo chodzi, wiecie, z tym moim kimaniem, no to głównie... Właśnie chodzi o to, żeby pracownicy wtedy jeździli. No, jest to szansa, no bo faktycznie zaczynając następny odcinek, byśmy musieli w nocy jechać. Co to tutaj ci ludzie robią znowu na tej autostradzie? Co to, jakieś roboty drogowe, czy co? Okej, kolejna okazja do zrobienia miniaturki, co widzowie? To dobrze by było w nic nie przydzwonić. O. Kolejna okazja, widzowie, do zrobienia miniaturki na tle świerków. No jedźcie. Opuszczam was. Jechać, jechać, jechać. Bo ja tu miniaturkę robię, to mogę być grzeczny i was puścić. A ten już nie chce. No tak, nie chce, no to nie będę na siłę się wpraszał, nie, widzowie? Co, ja się będę na siłę wpraszał, jak gość nie chce? Miniaturka dla widza musi być. Moi drodzy, wieziemy części jakieś. To lokomotywy. Dobra. Bardzo mi się dobrze, słuchajcie, jeździ dzięki temu modowi, który zmienił wygląd huba, bo ja już się tak do niego przyzwyczaiłem, on jest tak po prostu czytelny, te wszystkie informacje do góry właśnie, jest mega. Sobie nie wyobrażam grać na normalnym hubie, nie? Gdzie te wszystkie informacje były. Jest to też bardzo fajnie, on został tak wizualnie zrobiony. Testowałem też tego drugiego moda na huba, ale on mi się zupełnie nie podobał. Tam coś tam mi nie grało, tam jakichś informacji chyba brakowało czy czegoś. Także ten jest najlepszy dla mnie. Dobra, 430 km, no teraz już możemy depnąć. Przyjazd 22, to się zastanowimy, mogłem wejść w sumie. A nie wiem, czy teraz mogę escape'a wcisnąć, czy muszę się zatrzymać. A mogę escape'a. Słuchajcie, mamy 11 godzin na dostarczenie zlecenia, a 6 godzin, no czyli jakbym się mocno uparł i depnął, to teoretycznie raz mógłbym się przespać, ale jeśli nie przyspieszę tego czasu, to nie mogę się przespać, bo mi dosłownie pół godziny zabraknie. Także pół godziny waży w tej chwili na całej sytuacji, nie?
pół godziny, widzowie. Jest raptem pół godziny, które sprawi, czy możemy się jeszcze raz przespać. Jeśli dobrze przyspieszę, te pół godziny nadrobimy, no to jeszcze przed samym celem raz się mogę przespać. A jeśli nie, no to nie. 6 godzin ten sen trwa. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, bo jeśli by się okazało, że trwa 8. Oczywiście chodzi mi o to, że mówię o 6 godzinach, bo ja ściągnąłem tego moda, który skraca ten sen. I to jest tak, jak wam mówiłem właśnie w ostatnim już odcinku. Ja tego moda ściągnąłem nie po to, żeby sobie ułatwiać. Tylko, znaczy w sensie jakimś to mi ułatwia. Ułatwia, że mi się łatwiej liczy. I tylko po to ściągnąłem tego moda, bo ja i tak spać chcę jak najwięcej, ile się da. W czasie danej trasy chcę jak najwięcej spać. Po to, żeby pracownicy zarabiali, nie? Natomiast chodzi o to, że łatwiej jest spać dwa razy po 6 godzin niż raz po 9, czy dwa razy po 9. W sensie, że no to robi różnicę, nie? Ta wielokrotność tych 6 godzin jest najlepsza. Ale raczej, oj, ograniczenia. Wyhamowałem fuksem, nie? Gadam tu sobie z wami i bym przydzwonił, ale słuchajcie, no póki co to tylko na początku odcinka. Widzowie, przydzwoniłem w policjantów nieoznakowanych. Póki co na razie żadnych mandatów na szczęście nie ma, no i też staram się tych mandatów nie mieć, no bo dla mnie to jest jakaś forma challenge'u nie mieć mandatu, żeby chociaż troszeczkę realizmu było, a z drugiej strony no też chodzi o koszta, nie? Po co sobie koszta generować na mandaty? Wiecie, to jest takie podejście, bo wy się później będziecie dziwili za jakiś czas, skąd ja mam tyle kasy, jak to jest możliwe na tym i na tym poziomie mieć tyle kasy. No moi drodzy, no właśnie dlatego, że tutaj mam podejście, ła, ty baranie jeden, gdzie żeś stanął. Mam podejście grosz do grosza, a będzie kokosza, nie? Natomiast od razu wam mówię, że ta seria jednak jest troszkę, to widzicie przecież, jest powolniejszą serią od tej poprzedniej i tym powodem jest to, teraz już to się zrównało, nie? Ale te odcinki wcześniej nam tak średnio oddawały expa, bo to głównie mówię teraz o expie i no też o kasie po części. A może mi się uda? Dobra. To głównie dlatego, widzowie, że właśnie troszeczkę później tego długodystansowca wylewelowaliśmy, nie? Ja to jakby wiadomo, że zrobiłem celowo, ale dzięki temu też widzicie, że faktycznie no to ma wpływ, nie? Cztery godziny do celu. Nie wiem, na którą godzinę mamy towar dostarczyć. Może zacznijmy od liczenia. Czekajcie, niech ja wyjadę na prostą. Chwila. Jeszcze raz, widzowie. Tu nie jest napisane, do której. 9 godzin, 52 minuty. No to dla mnie to jest, powiedzmy, zaokrąglając 10 godzin. 10 godzin. A 4 godziny, no to pół godziny nadal jest, mamy, słuchajcie, pół godziny na... O, 90 mi tu postawili. Czyli znowu pół godziny, nie. Czyli nie da rady, widzowie, się przespać. Nie ma szans na przespanie. Ale ładne jachty, patrzcie to. Ale tam jest ładnie. No nie, no widzowie. Muszę. Żeby nie było, że nie mam realizmu żadnego, stanął gość na autostradzie, żeby sobie jachty pooglądać. A co? Zobaczcie, jakie ładne jachty, nie? Piękne. Ładnie to zrobili i ta woda, jaką ma teksturę, no przecież ja bym najchętniej wysiadł z tej ciężarówki i tam poszedł zobaczyć, jak to jest zrobione, no ale niestety się nie da. Dobra, dosyć, bo korek jest. Widzowie. Nie, no chciałem, żeby było śmiesznie. Dobra, sorry gościu, musiałem jak ty pooglądać, nie gniewaj się, już jedziemy. Mobilki, jakiś debil stanął na środku drogi, uważajcie. A dobra, już wyłączmy te awaryjki, okej. Okay. Nie, no słuchajcie,
U mnie zawsze jakaś tam dawka dystansu musi być, uśmiechu musi być. Też te odcinki zależy mi na tym, żeby dały wam troszkę uśmiechu, więc czasem, wiecie, to jest seria na luzie, w której levelujemy na luzie, bez spiny, bez kija w dy. Tak samo z tym realizmem też, tak, uważam, że nie ma co się pocić, spinać, bo to ten. Dobra, nie zjeżdżamy już do tego miasta, które nam tam towarzyszy. Już mi się nie chce znaków zapytania na dzisiaj. Dwa odkryte, znaczy dwie agencje pracy, to myślę, że wystarczy. Chyba dwie agencje. Albo i nie, nie wiem. Na pewno jednego dealera ciężarówek odkryliśmy, ale to już mi się nie chce. Wiecie, jak w każdym odcinku będę chociaż jedną agencję pracy odkrywał, to też się tego nazbiera i będzie coraz lepiej, nie? Także... Policja. Znowu nieoznakowany. Taki chyba taki sam był, jak w niego wjechałem, nie? Chyba identyczny, jak w niego wjechałem na początku odcinka. Ktoś dzisiaj mnie prześladuje, ten... Ciekawe, czy... No raczej wątpię, żebyśmy do 400 tysięcy dobili, bo jeszcze ci pracownicy tak nie zarabiają i mamy ich raptem 5. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ale po moim kursie, no te 450 będzie, myślę, kasy. Zjedź w prawo. Powinno być, także... No jechać, jechać, jechać. No, naczepy fajne są zupełnie inne niż były. Czy w sensie są też fabryczne, nie? Takie jak w świecie realnym. I to dzięki promocowi, bo w promocie jakby już nie ściągałem, bo wy pytaliście. Ktoś tam pytał w komentarzu. Nie, moi drodzy, ja nie ściągałem żadnego moda na znaczy miałem kiedyś na te realne. Dobrze, to może inaczej. W poprzednim na poprzednim koncie, zanim miałem promoca, to owszem. Miałem moda na realne nazwy firm, czy te realne stacje benzynowe, tak? Na co tam jeszcze? Na jakieś banery reklamowe. Trzymaj się. Natomiast w momencie, kiedy ściągnąłem promoca, to wszystko jest w promocie, więc jakby nie ma sensu tego duplikować. Bo i tak jak widzicie, no mamy, jedziemy po Polsce, jest Orlen, tutaj jedziemy, jest Shell. Wszystko się jak najbardziej... Zgadza, także nie ściągałem. I wiecie co, nie będziemy ryzykowali, ja już nie chcę ryzykować. Po prostu lecimy do celu dostarczyć towar, bo jak mamy mieć spóźnienie, jakąś karę za spóźnienie, to jest psucie sobie statystyk, prawda? Bo pamiętam, że chyba jak robiłem tą trasę taką bardzo długą, na 4000 km, no myślę, że w tej serii zdecydowanie też taką trasę raz zrobimy, to pamiętam, że liczyłem, ale coś źle policzyłem, raz się źle przespałem i potem miałem spóźnienie, a tak bym na styk zdążył. Także myślę, że jeżeli to mamy dosłownie co do minuty na styk w tej chwili, nie chcę ryzykować. Nie chcę mieć tego, wiecie, spóźnienia, bo... Po prostu nie chcę, nie? Nie jesteśmy w stanie tak nadrobić czasu, żeby już za mały dystans jest. Jak widzicie, też są dosyć ograniczenia na autostradzie do 110, tu wyjątkowo 120. Pewnie nie na długo. Że lecimy. Oczywiście, jakby ktoś się dziwił, czemu takimi prędkościami się poruszam, to ja to cały czas powtarzam. Pod odcinek jest troszkę więcej dynamicznej jazdy, bo te odcinki też widz też napisał. Pozdrawiam cię, drogi widzu, serdecznie. Że takie odcinki do godziny to w sam raz. No ale żeby z tej godziny się zmieścić przy trasie ponad 1000 km, no to ja nie jestem w stanie jechać 90, nie? Ja też tak uważam, że do godziny spoko. Wiadomo, że jeśli mamy długą, długą trasę jako challenge, no to może być i dwugodzinny odcinek, no i wtedy przyjmiemy takie założenie, że no kto będzie chciał, to sobie będzie przesuwał, nie? Jak kogoś moje gadanie będzie nudziło, chociaż jest mi bardzo miło. Widzowie, że was nie nudzi moje gadanie. Jest mi bardzo miło, dlatego serdecznie was pozdrawiam. Fajną ekipą się stajecie. Fajna ekipa u nas na kanale się tutaj pojawia, także bardzo mi miło, drodzy.
że lecimy. Tutaj jakieś pastwisko za płotem, to mi się z Farming Simulatorem teraz znowu kojarzy. No jednak odkąd zacząłem tam działać w tym farmingu, no to dużo rzeczy zaczyna mi się kojarzyć. Te brzuski, to wszystko, no bo dużo, może dlatego, że właśnie w odcinku poprzednim z farminga robiłem farmę marzeń i sadziłem właśnie dużo różnych fajnych drzew, równałem teren i tam stawek. I może dlatego, tak wiecie, takie projektowanie się mi zebrało, więc teraz mi się kojarzy. Ja tam trochę godzin na tym, słuchajcie, spędziłem. Jeszcze zaraz się okaże, że będziemy koło plantacji winogron jechali, a wczoraj winogrona właśnie sadziłem w farmingu, ale zobaczcie jaki most. Aż boję się patrzeć w dół, bo wysoko, mam lęk wysokości. Nie no, nie spadniemy. Nie ma tak. Lecimy. Jakieś tam muzyczki też nowe pościągałem, więc dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jeśli jeszcze oglądacie do tego momentu, czy jest ok, tak do jazdy. Za głośno raczej te muzyczki nie są, ale jeśli byście twierdzili, że troszeczkę za głośno, to też oczywiście możecie dać znać. Natomiast jest w miarę okej. No starałem się... dobra, puścimy gościa. Starałem się oczywiście powybierać tak intuicyjnie takie muzyczki, które by do trasy pasowały, tak? Do ciężarówki. Jakby absolutnie żadnym gustem się tu nie kierowałem. Tylko tak, żeby do trasy pasowało. Bo no niestety, no nie mamy możliwości pod odcinek, żebym wam, nie wiem, tutaj radio włączył w Eurotracku. Bo mógłbym to zrobić, jest radio normalnie, RMF mogłoby lecieć, ale no nie mogę, bo mi film zablokują. Także za prawa autorskie. Także tutaj te muzyczki są z biblioteki audio, jakby oczywiście ktoś się pytał. Jedź prosto. Jadę prosto, pani Iwono. Ale ci tutaj nie wiem, co wywijają, więc pierdzielę ich wyprzedzam. 77 km do celu, także myślę, widzowie, że ja już nie będę niczego wywijał. Mogę jeszcze zerknąć, czy aby na pewno nie starczyłoby mi czasu na przespanie się. Może... prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Może teraz, tylko będzie troszkę... O nie, 7 godzin, 1 minuta. Kurde, widzowie, ale mamy to zbliżone, bo tu mamy 1 godzinę, 3 minuty. Czyli to nie ma szans, bo 3 minuty... Zjedź w prawo. Słuchajcie, 3 minuty by mi zabrakło. Jakbym miał się teraz przespać, bo te 6 godzin trwa sen, no to 3 minuty by mi zabrakło. Także ja nie chcę mieć spóźnienia o 3 minuty. A przypominam, że chyba to, ile pozostało... Bo widzowie, tam jest przedział dostarczenia tego towaru, nie? Natomiast chodzi o to, to ile pozostało, co mi pokazuje, to... No to pokazuje ten totalny maks, nie? Ile pozostało maksymalnie do końca, czyli z tego przedziału ta końcówka, więc nie będziemy ryzykowali. Słuchajcie, 49 km mamy do celu, jedźmy już sobie spokojnie. A co to, Polak jakiś? Poi? Co to, gość jakiś z Poznania tu jedzie przede mną? Jak to jest, widzowie, możliwe? Patrzcie, poi. Nissan ma rejestrację POY. Teraz pytanie, czy to jest rejestracja szwedzka? A nie jestem w stanie zobaczyć, dopóki nie podjadę do niego bliżej. Tak, o tak, chciałem tą kamerę, tylko wiecie, u mnie, wiecie jak to jest u mnie, widzowie, tylko gościu mi odjeżdża. Wiecie jak to jest u mnie, jak ja się bawię kamerami, to się to zazwyczaj źle kończy. Ale nie dogonię go, nie ma szans, żebym go teraz dogonił. Poza tym nie mam lusterek. A, no i zajebiście. Także tego.
Yuken bawi się kamerami. Tak to się kończy. Chyba jeszcze ani razu, widzowie. Chyba ani razu nie zdarzyło się, abym wzywał serwis w czasie odcinka. No kiedyś musi być pierwszy raz. Trudno. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Mam nadzieję, że towaru nie uszkodziłem. No ten towar nie powinien się uszkodzić, no bo to są do lokomotywy jakieś. Znajdę nową trasę. Rzeczy. No naprawmy, naprawmy. Niech już pracodawca zapłaci za naprawę. Ale go naciągnęliśmy na naprawę, słuchajcie. Czemu 100% uszkodzenia? O Jezu, jaką będziemy mieli karę. Co wie? Czy wy wiecie, jaką my będziemy mieli karę? Czy wy się domyślacie, jaką my będziemy mieli karę za tą dostawę? 100% uszkodzenia naczepy. To skoro ja tu jestem, jadę w prawo. I odkrywam znak zapytania na pocieszenie. No nic, pierwsza, słuchajcie... No, kiedyś to się musiało stać. Bo nie było odcinka jeszcze, nie pamiętam przynajmniej, żeby w tej serii, konkretnej tej serii zlevelowania był odcinek, w którym bym odholowywał pojazd. Także, no, także tego. Jedziemy w prawo odkryć znak zapytania. A ja już myślałem, że mówię Helsinki, a to się inaczej nazywa. Mówię, jak Helsinki? Przecież my w Helsinkach. A następnie skręć. Tak jakbyśmy się musieli do Finlandii cofnąć, tak mówię, zgłupiałem, nie? Bo... Dobrze, widzowie, ważne, żebyśmy zdążyli na czas i tyle. Ale kara będzie sroga. Także już widzę, że w następnym odcinku będę musiał to... O, agencję pracy, no i pięknie. Także słuchajcie, w następnym odcinku będę musiał to, widzowie, niestety nadrobić. Już bym przejechał mało na czerwonym. No w następnym odcinku trzeba to nadrobić. No, no co wam powiem, widzowie? No pierwsza wtopa w zasadzie. Pierwsza totalna wtopa. W tej serii. To też przez głupotę, nie? Bo zachciało mi się, zobaczcie, ja właśnie tak, tu mi się zachciało patrzeć, jaki gościu ma tablice rejestracyjne. Zamiast skupić, wystarczyło, słuchajcie, żeby się skupił na drodze, jechał kulturalnie i nie byłoby, widzowie, problemu. Ale nie, Yuken musi patrzeć, jaką gość ma tablicę, nie? I to jest powód, dlaczego ja często gdzieś przydzwonię. Nie dlatego, widzowie, że ja nie umiem jeździć. Chociaż no, jakbym miał wiedzę, jak się jeździ, no to bym się tak nie rozglądał dookoła, ale przez to, że tu się bawię kamerami, tutaj coś. Dobra, i przez to mamy troszkę dalej do. Już prawie witałem się z gąską, już prawie... Prawie było, a tu... Nie fart Stefan. No nie fart Stefan. Ewidentny niefart Stefan. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Co ty się, gościu, zatrzymujesz? No jak już mnie puszczasz, to już jadę. No a ten to w ogóle, ty nie masz gdzie się zatrzymywać, debilu? I co, ja mam teraz cię nie zahaczyć? Co za łoś. Ci ludzie muszą na środku ronda stawać. Zjedź z ronda. Ja jestem kulturalny, miły i grzeczny, no ale wiecie, do takich imbecyli, troszkę ćwierć inteligentów, to tak... Trzymaj się prawej strony, a następnie... Dobrze, potraktujmy, widzowie, to tak, że to... Ta nasza kolizja to była dosyć droga podróż, w sensie... No, dzięki tej kolizji... No, troszkę mapy odkryliśmy kolejną agencję pracy, no szkoda, że takim kosztem i w ogóle, no ale jakby ma to swoje plusy, bo tu jakaś tam chyba zorza polarna się pojawia i możemy... No, to tutaj właśnie chyba przydzwoniłem. To właśnie to jest to ferelne miejsce, ten jeszcze stoi. Mnie już naprawiono, a ten jeszcze się dymi. Także wiecie, widzowie, no...
Mamy fajne krajobrazy do podziwiania. Możecie dać znać, kochani, w komentarzu, czy chcielibyście w następnym odcinku, żebym może właśnie nocną jazdę zrobił. No nie mówię, czy totalnie w następnym, ale w którymś następnych. Czy byście chcieli, żebym taką totalnie nocną jazdę zrobił? Taką łączoną, że wieczór i potem spać? Czy raczej trzymamy się tego dnia? Mi to jest bez różnicy, to zależy od was, jak wam się będzie to oglądało. No ja myślę, że jak ja jadę, to jest jeszcze spoko w tej nocy, ale jak wy byście mieli to oglądać, to myślę, że to już no jakby traci urok, no bo... No nie jest to takie fajne, nie? Dobra, widzowie, mamy 4 km do celu, no to teraz to już raczej dojedziemy, co? Jak myślicie, no już chyba się nic nie przydarzy. O, gwiazdy nawet widać na niebie. Ale może ja już nie będę się nigdzie rozglądał, tylko patrzył, gdzie mam jechać. Chyba tak, tak, widzowie, będzie najlepiej. O, kolejne miasto odkryte, pięknie, pięknie. Ale już znaków zapytania na dzisiaj mam dosyć. Chociaż pewnie jakbym prosto pojechał, to bym coś odkrył? Nie. Czy tu prosto? Na pewno, ale... A nie, chce mi się już nic odkrywać, widzowie. Wystarczy. Kończymy ten kurs. Często macie 10 minut odcinek dłuższy, widzowie. Bo Jukenowi się zachciało gapić, kurde, na lewo i prawo i patrzeć, jaką gościu ma tablicę rejestracyjną. No po prostu geniusz, nie? Ja zrobię z tego shorta, żebyście mieli ze mnie bekę, bo... Dam wam tą satysfakcję, żebyście mogli się ze mnie pośmiać. Skoro zasadniczo dałem wam i tak satysfakcję, żebyście się pośmiali, jak zaczynałem w farmingu i jakie tam na początku... Bo moim zdaniem, słuchajcie, Farming Simulator nie jest grą intuicyjną. Tak jak w Eurotracku właściwie, no, jesteś w stanie się wszystkiego nauczyć, tylko kwestia ewentualnej wiedzy, jak coś ogarnąć. Bo Eurotrack zasadniczo jest intuicyjny, tak? Jeśli chodzi o farminga, to nie. Wiecie co, no niby 90, ale nie chce mi się. Już skracamy po prostu odcinek. Trudno, widzowie. Szaleniec. No to pierwszy raz mamy szaleńca. Ile kary? Widzowie, za kurs dostaliśmy niecałe, znaczy tam troszkę ponad 1000 expa, natomiast za kara to jest minus 4000 expa i za kurs byśmy dostali 150 tysięcy, a mamy karę 350 tysięcy, tylko nie wiem, jak to się ma w tym momencie. Tu mi chyba nie ubyło, czekajcie. Bo teraz jest to ciekawe. Tu nie. Tu mi chyba nie ubyło tego expa. Na minus to nie idzie. No, bo nadal tyle samo mi brakuje. Czyli po prostu jakby nie skorzystałem, nie wbiłem levelu, a miał być level wbity. Trasa, jak widać, fajnie nam odkryła się. No natomiast mamy już jednego szaleńca. Jest jedno rozsądnie, jedno zadowalająco, jeden szaleniec, 13 doskonale. No kiedyś musiał być, widzowie, ten raz. Kasy mamy 358 tysięcy, więc w tym momencie no nie ma co myśleć o garażu. Więc w następnym odcinku odrobię te straty, także nie liczcie, widzowie, na to, że w następnym odcinku kupimy garaż, bo to raczej jest niemożliwe i niewykonalne. Dobra, zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę, komentarz pod filmem, będzie mi bardzo miło, będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!